robić koncerty, mogę uczestniczyć w różnych akcjach. To miejsce jest takim miejscem, gdzie można się realizować po prostu. 14 lat temu weszliśmy w 3 osoby tutaj na to podwórko i zobaczyliśmy pusty budynek, który w zasadzie nie był zbytnio zniszczony i postanowiliśmy jakoś go przejąć. Skrzyknęliśmy ekipę i w przeciągu miesiąca, dwóch doprowadziliśmy ten budynek mieszkalny do takiego stanu, że można było w nim zamieszkać. No i zamieszkaliśmy w nim na początku w 3 osoby. Potem przybywało tych osób coraz więcej. Jedni zaczęli się wyprowadzać. Taka typowa skuterska rotacja. No i to miejsce od 14 lat zaczęło kwitnąć. Zaczęło się w nim dużo dziać. Od pierwszych nieśmiałych koncertów po wszystkie różnego rodzaju akcje, które dzieją się do dzisiaj. A z tych ważniejszych, to rzeczywiście jeden z takich ważnych wydarzeń to był napad nazistów na skinheadów, na to miejsce, gdzie jedna osoba została poważnie raniona nożem i otarła się o śmierć tak naprawdę. I wtedy właśnie nastąpiła taka największa rotacja. To bardzo duża część osób tych z pierwszego jakby składu się wyprowadziła. Wprowadzili się na to miejsce nowi ludzie, przyszły jakieś nowe pomysły, nowe idee. No i tak to właśnie wygląda do dzisiaj. Sukces rozbratu tkwi w ludziach, którzy tutaj cokolwiek robią. Dlatego, że wszyscy ci ludzie pracują ciężko na to, żeby to miejsce cały czas egzystowało, żeby w tym miejscu coś się działo, żeby to miejsce generowało taki pozytywny ferment i to jest sukces rozbratu. Sukcesem jest też to, że od 14 lat tutaj istniejemy i dzięki temu spora ilość tych działań ma takie długofalowe skutki. I myślę, że pewna otwartość tego miejsca na nowe pomysły i nowe idee, które są nam jakoś bliskie i które przynoszą nowi ludzie w to miejsce. Chodzi tak naprawdę o to, żeby to miejsce cały czas istniało. To, że wisi nad nami groźba eksmisji, to nie jest żaden powód, żebyśmy zaprzestali wszelkie prace remontowe. Tutaj co chwilę coś się wali, coś przecieka, coś trzeba naprawić, wyremontować. Nie możemy myśleć w ten sposób, że niedługo nas wywalą, a my nie będziemy tego robić. Trzeba to wszystko robić, żeby to miejsce cały czas mogło funkcjonować. I myślę, że to jest najważniejszy powód, dla którego non-stop podejmujemy tutaj jakieś prace. Chciałbym powiedzieć, że nie ma w tym mieście drugiego takiego miejsca i bardzo byłoby źle i dla nas, i dla ludzi, ludzi z tym związanych oraz dla ludzi, którzy tutaj przychodzą, odwiedzają, w jakiś sposób uczestniczą w tych akcjach, żeby to miejsce przestało istnieć. Dlatego chciałbym i myślę, że może nam się to uda, żeby to miejsce będzie cały czas stało tak, jak jest.